samo. Kurde. Ale jadę. No i jak widzieliście, taki problem mam właśnie z betą. Odpali, wszystko jest w porządku. Zgaśnie. I po prostu nie wiem, trzeba jej dopomóc trochę gazem, tak jakby za mało paliwa dostawała, czyli akumulator ładuje. Będę musiał rozebrać po prostu, no i dojść do filtrów paliwa i zobaczyć, czy to po prostu coś tam zapchane, czy to jest coś, nie wiem, z komputerem, nie wiem. W każdym bądź razie akumulator ładuje. Żeby teraz tak mi się udawało na kładzie. Musiał rozebrać i zobaczyć filtr paliwa. Tutaj są dwa filtry, jak w każdym enduraku. Przynajmniej tak w KTM-ie było w 530. Też tam walczyłem właśnie z takim czymś. I zobaczyć filtr paliwa. Tutaj są dwa filtry, jak w każdym enduraku. Przynajmniej tak w KTM-ie było w 530. Też tam walczyłem właśnie z takim czymś. Ale słuchajcie, tak sobie myślę, z wtryskiem to raczej nie, no bo by był problem w czasie jazdy, tak? A nie w czasie tylko odpalania. Ona po prostu jakby za mało tego paliwa dostaje na odpalenie. Ale dlaczego właśnie na zimnym dostaje, ale nie, no też tak przerywa, nie, to ssanie, no za mało ma tego paliwa na to ssanie. Dobrze, jeszcze raz. O, jaki ładny, prawie zachód słońca. Za półtora godziny będzie zachodziło. Tylko teraz idzie.
ta super moto. Jakby ktoś chciał zmienić buzer, to polecam Lita, tak samo na kolanniki Lita polecam. Albo na przykład kask. Ja kaski Lita mam trzech malowaniach. Jeden mat czarny z czerwonym, jeden fluo żółty, nie wiem tam z czym, z czarnym chyba. I taki pstrokaty biało-czerwono-niebieski. Panie. Kask. To jest jeden z tych trzech kasków. Buzer Lita. Dopasowany, przylegający. Bardzo lekki, ultra lekki. No i na kolanniki. Bardzo dobre trzymanie, bardzo to jest takie przemyślane, dopasowane. No i rękawice, które wytrzymują dłużej. I gogle. Powiem wam, że te kaski są według mnie, tak do mojej głowy, to jest tak dopasowane, że ja praktycznie nie czuję, że mam kask na głowie. Swoboda w mowie, w oddychaniu, no i gogle, no, do tych kasków dopasowane. Nie wiem, jak to jest, jakby inne gogle użyć do takiego kasku. Ja mam akurat wszystko Lita. No dobra, jadę na miasto. Jakby co, to trzymajcie się i zobaczymy, co z tą betą wyjdzie. Sprawdzę, jak to zapalanie. Ale opona nagrzana, kurde. Nie no, ta opona jest naprawdę rywelka. A fajerka odpali? Musi. No i też tu problemy były. Sprzęty za mało jeżdżone pewnie. Chyba. I w sumie nic nie robiłem, tylko akumulatory podładowałem.